Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się tutaj sprawą Waldensów, czyli lokalnej sekty heretyków, powiedzmy, którzy wcale nie szkodzą tak naprawdę dla kościoła, nie są jakimiś satanistami, te pewnie zabijają ludzi, a generalnie pewien wikariusz na nich tutaj bardzo mocno polował i chciał z nimi zrobić na pewno bardzo złe rzeczy, dlatego po prostu postanowiliśmy razem z ojcem Bogutą, lokalnym księdzem, pomóc i przekonać ich do tego, żeby jak najszybciej stąd uciekali. Także teraz musimy wrócić, porozmawiać już z samym... O! Cześć! No dobra, mamy... jakichś panów napastników niedobrych, którym trzeba spuścić szybki pierdol. Generalnie, o kurwa, tylko trochę ich tu dużo. I to jest problematyczne, jak mówią, każdy szermierz dupa, kiedy wrogów kupa. A teraz jest kurwa, wrogów naprawdę kupa. I to sroga. Generalnie może by kogoś się udało skontrować. Dobra, tego to by się może udało zabić nawet, bo on już ma mało życia. Generalnie. Także, jeżeli mi się go tylko uda trafić chociaż z raz. Serio, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo kurwa mać, walczę z kilkoma przeciwnikami naraz i to jest duży problem. Jeszcze niektórym tutaj nawet krzywdy nie mogę zrobić. Mam też uszkodzoną, z tego co pamiętam, przeszywanicę. I to na pewno nie pomaga, kurwa mać. No mówię, nie no, każdy szermierz dupa, kiedy wrogów kupa. Nie ogarnę tego chyba. Jeszcze mam ten ostatni dech, ale... wątpię, że mi to cokolwiek da. Kurwa masz, no przy nim, no może spierdolę. Jeżeli uda mi się wejść na konia, to spierdolę, dobra, okej, uda mi się przeżyć. Jest Maria, no mówię, no tutaj po prostu typowa sytuacja, każdy szermierz dupa, kiedy wrogów kupa, po prostu. No nie byłem w stanie ich pokonać, bo kilku naraz, jak widzicie, jak mi zrobili komposa na ryj, to bez szans. Czy krwawie, a dobra, to dobrze było w sumie się obandażować przy okazji. Zastosuj, jak najbardziej. Jeszcze? Dobra, już nie mogę, okej, już nie krwawię. Dobra. Dobrze, że to zauważyłem, bo mi się wykrwawił w drodze tam. Jedźmy do wikariusza. Nie wiem, czy tutaj pewnie łaźni nie ma. Szkoda, bo trzeba by się podleczyć jak cholera. No dobra, jakoś tam z czerwonym ekranem. Dojedziemy do Łużyc. Być może za chwilę pójdziemy spać, chociaż trochę już będzie poranek. Nie wiem, gdzie tu bym mógł znaleźć miejsce do spania. Zobaczymy. No bo dobrze by było się przespać, bo to by mi zregenerowało życie. Tak to nie bardzo się to zechce dziać. Także poczekajmy chwilę. Postaramy się jak najszybciej odnaleźć wikariusza i z nim zagadać. I zobaczymy, co w ogóle będziemy mogli mu powiedzieć. Bo jakby nie chcę mu tego... Znaczy, jeżeli w sumie będę miał opcję powiedzieć mu wprost, jesteś pojebem, który nie powinien prześladować niewinnych ludzi, to zrobię to. Zdecydowanie to zrobię. Gdzie on w ogóle przebywa? On jest w tym domu. Czy ja mogę do tego domu wejść? Mogę, zajebiście. To chodźmy w takim razie, od razu z nim pogadajmy, jeżeli będzie chciał wstać. My respects to you. Aha, czyli mogę mu tylko powiedzieć, że wiem, kim są heretycy. Wait. Zaraz. Co my mamy w dzienniku? W Waldensach. Pozbądź się wikariusza. Okej. No nie mam żadnej innej opcji. No dobra, to myślę, że powiemy mu w takim razie, no bo innej opcji nie mam. I found them, Monsignor. Pardon me? I found the heretics. Really? And who are they? The Bauer family and their entire household. Well, I expect you to give me some evidence. In the last few days, I've been hearing how practically everyone here is a heretic. I found that place the captive heretic talked about, and I found a family cross there. It took a bit of asking around, but I learned it belongs to the Bauers. Their farm isn't far from here, to the north. And then all I had to do was go there and do a little spying. What of it? What did you hear? Nothing at all. The farm was deserted, not a living soul anywhere. Ha! They fled. So they are heretics. What will you do, Monsignor? It's not the first time the devil's spawn has fled from me. I'll do the same as always. Track them down and capture them. Don't worry.
They won't get far. Thank you for your help. You may leave. Good luck to you. Czyli nie mogę go jakoś przed tym powstrzymać. No ale dobra, ogólnie zadania, jakie mieliśmy zrobić, czyli pozbyć się wikariusza z Użyc, się udało. Miejmy nadzieję, że ta rodzinka Bowyerów, czy jak oni tam się nazywali, poradzi sobie i uda im się uciec tak naprawdę. Dobra, co możemy zrobić? Możemy wrócić do ratajów do Hanusza, możemy pojechać do Ladeczka, do tej kobity. Czy w Ladeczku damy radę skorzystać z łaźni? Tak. To w takim razie plan jest taki, jedziemy do Ladeczka, skorzystamy wpierw z łaźni, się podleczymy. Później pewnie pójdziemy do tego właśnie zadania z tą wdową, którą niby nawiedza duch. I tam z radą księdza Boguty powiem mu, żeby tam rozłożyła krzyż pokutny, jakoś tam żałowała za grzechy etapa i teda. Miej nadzieję, że to pomoże jej z tym jej problemem i że już się to w końcu skończy. Już ostatnio Henryk mówił, że to ostatnia przysługa, jaką dla niej wykonuje. Także na pewno, myślę, po tym sobie skończymy. Okej, wybaczcie za to szybkie cięcie, ale brat mi niestety wparował do pokoju, kiedy ja i tak mam dzisiaj zajob głowy, bo dzisiaj jest state of play, kiedy to nagrywam. Muszę nagrać trochę na zapas, bo inaczej nie dam po prostu rady. Nie dam po prostu rady nagrać tego odcinka jutro, bo będę miał cały dzień zawalony. Pewnie gdzieś koło 20 wrócę dopiero do domu. Miałem pojechać do łaźni wpierw. Gdzie są łaźnie? W drugą stronę kompletnie, świetnie. Dobra, to w takim razie cofamy się i jedziemy do łaźni. Gdzie te łaźnie są? Tutaj. Także chodźmy w takim razie. Zobaczmy, gdzie mam panią łaziemną. W sumie możemy schować pochodnie, bo już nam nie jest tak do końca potrzebna. Ja niestety musiałem zrobić cięcie, w sumie nie wiem, ile teraz nagrywam. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się kontrolować czas tego odcinka, ale tak z 20 minut to spokojnie musimy nagrać jeszcze. Tak coś bardziej pod 20 minut. Gdzie jest ta pochodnia? Też dobrze by było naprawić ekwipunek. Tu będzie pochodnia, dobra, sorry. Nie ta zakładka. Gdzie jest łaziebna? Halo? Powinna być tutaj, chyba. W sensie to ją powinno oznaczać. Która jest godzina? A dobra, trochę wcześniej, okej. Wszystko się wyjaśniło, także przeczekajmy do tej gdzieś 9:10. Już wtedy się pani powinna pojawić. Nie wiem, czy łaźnia regeneruje energię? Nie mam tego pojęcia. Na pewno życie, także... Także jeśli o to chodzi, to będzie raczej spoko. Mamy 9:00. Anulujemy sobie. W takim rozrachunku. No i cóż, zobaczymy. Zobaczymy, ja też w sumie nic nas nie będzie kosztować, bo mam za darmo, ale okej. Tu mam panią łaziemną, pogadajmy z nią. Kurwa, koniu, że się tak stanął, że... Halo? Dobra, cóż, muszę koniem odjechać, bo koń nam wchodzi w dialog. W złym miejscu po prostu stanął. No, siadaj, siadaj, Henryk. I zobaczmy teraz. Good God! What happened to your clothes? If you were robbed, you should report it. To bardzo dobry pomysł, ale okej. Okay. I'm interested in your services. Uh-huh. And what do you want? Dobra, chcę wyleczyć rany, wziąć kąpiel, wyprać swoje rzeczy. Ah, I'll certainly need a physician to treat my wounds. Then a hot bath and laundering my clothes. I'm sure you'll be extremely satisfied. Goodbye. No i oczywiście cały dzień w łaźniach, także chwilę im to zajmie tutaj postawienie nas na nogi, ale byliśmy bardzo ciężko ranni, także się nie dziwię. No i cóż, dobrze było pójść spać. Wydaje mi się, że w ratajach mamy miejsce do spania. Także coś czuję, że pojedziemy wpierw do ratajów, tam się ewentualnie prześpimy, pogadamy z Hanuszem. Tylko najpierw oczywiście skończymy tą całą akcję z Dragomirą? Jakoś tak? Się nazywała ta wdowa, którą nawiedza ten duch, i później, jak mówiłem, wrócimy do Hanusza. I to chyba będą tak naprawdę praktycznie chyba wszystkie zadania poboczne, jakie w grze mamy. Zostaną nam tylko jakieś tam pierdoły, te zadania związane z myśliwstwem. Ja nie wiem, czy ja ich nie porobię poza anteną, przynajmniej części, gdzieś tam przed następnym odcinkiem sobie pewnie popoluję i postaram się już ogarnąć mięso dla jakichś tam dwóch zadań, tak oczywiście, żeby ono się nie zepsuło. I tak co kilka odcinków sobie po prostu będziemy kolejne wykonywać. Nie mam tego pojęcia, gdzie ta Dagomira czy Dragomira, nie pamiętam, jak ona się nazywała, cholera. Jest! Jezus Maria, Henryk, czemu ty się tak wolno wspinasz? Ciskaj tutaj przed siebie. Szybko z nią pogadajmy, zakończmy tego questa i będziemy jechać do ratajów. God grant you health. How may I help you?
I saw the parish priest. And what did he tell you? Will he come and bless my house with holy water? No. A better question is, what haven't you been telling me? I've already told you everything. I feel you haven't told me everything. Was there something between you and Alois? There's no use denying it any longer. I was a widow and his wife, Lada. She wasn't the kind of woman who filled her husband's heart with joy. Alois and I grew close. So, fornication? If that's what you want to call it. From time to time, we took comfort in each other's arms. Lada found out and began to make a fuss. They fought. You know the rest. You couldn't have known it would end up the way it did. Perhaps I couldn't, but I still reproach myself over it every night. For years now, I've been living with what I did. I suppose it's only just that it's finally caught up with me. My poor Alois and the children he left behind. I assume his children know nothing about it. They're already adults, but you're right. They don't know anything. Do you think it would help if I told them everything? That it would bring peace to Alois and he'd stop haunting me? I think you're on the right path now. Make up for old wrongs. Atone for your sins. Erect a memorial cross. You're right. I'll go and tell them the truth, however much they despise me afterwards. I'll do anything to get a good night's sleep again. Here's some money. Go to the quarry and order a cross be made. I'll do that. Thank you 100 times over. Już myślałem, że to się skończy, ale nie chciałem odmawiać tej kobiecie. Już tyle dla niej zrobiliśmy, to równie dobrze możemy jeszcze jedną przysługę wyświadczyć. Gdzie mamy pojechać dokładnie? Do których kopalń? Gdzież to jest? Tam na północ? O kurwa, tak daleko aż do Talmberku? No dobra, to jedziemy do Talmberku w takim razie szybko. A, dobra, widzę, że właśnie dają wszystko na 100. Zajebiście, mi to się podoba. Także nie będziemy musieli nigdzie spać itp. Tylko wracają, będziemy musieli pewnie przeczekać, jak pójdziemy gadać z Hanuszem, bo będzie już późno, kiedy tam dojedziemy i on nie będzie już wśród żywych, że tak powiem. Także szkoda, że w ogóle nie wiem czemu do Tenberg, szybko podróż jest akurat pod zamek, a nie do centrum miasta. Najlepiej jakby były dwa w sumie do wyboru, bo tam trochę daleko się jednak jedzie i do tych kopalni będę musiał strasznie naokoło cisnąć przez wioskę, no ale trudno. Tak też pewnie tutaj wygląda topologia, że no tak musi być po prostu. Ten zamek jest na lekkim wzgórzu, na pewno. Dobra, kołunim, bo go nie mam, nie wiem czemu. I jak mówiłem, musimy niestety pojechać dosyć mocno naokoło. Niestety czy niestety, znaczy bardziej niestety, bo zajmie to tylko sporo czasu, podczas którego nawet nie wiem, o czym będę mógł poopowiadać tak szczerze. Poza tym, że mam naprawdę zajob i dużo rzeczy i do szkoły, i do pracy, i do wszystkiego. Także, tak jak mówię, no, ten odcinek jest nagrywany z lekkim wyprzedzeniem. Generalnie, ale no też nie jakimś zbytnio dużym. Mamy jechać tędy chyba, bo do zielonego punktu na mapie. No, tak jest tak właśnie dosyć mocno naokoło, ale tu niedługo chyba trakt powinien odchodzić już w tamtą stronę, czy nie? Chyba, że źle jakoś pojechałem, to zaraz sobie to skorektujemy. O! Okej, kamieniarze musieli przyjść do Wiochy, to w sumie dobrze. Okej, dobrze, że to zauważyłem, bo on pojechał kompletnie niepotrzebnie tam gdzieś w tamtą stronę. Jednak czasami spojrzeć na mapę jest dobrze. To gdzie on będzie? Musiałem go chyba gdzieś minąć, mam wrażenie. Bo idzie chyba tu główną drogą. W karczmie czyżby jakieś, czy jeżeli tu jest? Chyba nie ma. Nie, dobra, jednak nie mogłem się raczej z nim minąć. A może i mogłem? Tu gdzieś jest. Chyba. Powinien być. Dobra, to jest chyba jak... Oj! Kurwa mać, gościu mi się w koniu pojawił! Pojebane! No dobra, ale pogadajmy z nim. I must reward you for saving my livelihood. If folk believed the stories, well, I dread to think how it could have ended up. But the bad stone wasn't even from your quarry. Still, sometimes words can hurt a man more than a blow from a mace. Here's your reward. You've earned it, lad.
O proszę, jeszcze przy okazji nagrodę za tą całą sprawę z tymi kamieniami do budowy klasztoru w Sazawie. I need to erect an atonement cross. How much does one cost? 10 groschen. We already have one such cross ready. So if you pay now, we can have it sent wherever you want immediately. There you are. No dobra, czyli krzyż się udało zamówić, czy co, będziemy musieli się jeszcze spotkać z tą Dargomirą? Chyba ona tak się nazywała. W sumie to już nie pamiętam naprawdę, nie zdążyłem też przeczytać, jak z nią gadałem. I w sumie trochę o tym zapomniałem, no ale okej. Mam nadzieję, że gra się chociaż nie przywieźć na loadingu, bo ona czasami to lubi. Na szczęście nie, okej, super. Mamy krzyż pokutny, aha, czyli to taki duży krzyż, o. Okej. What do you think? Will he come again? I'm sure we've seen the last of him. Oh, I feel so light I could float away at peace with the world. That's a peace I have yet to find. Mm. As you've seen for yourself, shaking off the past isn't easy. Here's a ring my husband left me. I don't even know where he got it, but it might be worth something. Take it with my gratitude. I'm glad I was able to help. Thank you. And God be with you. And with you. I hope you'll finally have peaceful dreams. No i dobra, wszystko się milutko zakończyło. Trochę dużo biegania i robienia różnych dziwnych rzeczy, ale okej. 20 groszy, ten pierścionek, być może jest coś wart, być może nie. Raczej zostawię go na pamiątkę, nie będę sprzedawać. A, dobra, czyli możemy w takim razie po prostu gwiznąć na konia i cisnąć do ratajów. Na spotkanie z panem Hanuszem. No dobra, na początku się przeniesiemy tam przykład podróżą, później sobie poczekamy. Hanusz jest teraz w karczmie. I on raczej będzie chyba spał tutaj, czyli chyba musimy raczej wziąć szybko podróż w to miejsce. Nie, być może, nie no, raczej nie zdążymy przed północą nawet być w ratajach, także chyba pomysł z tym, żeby teraz jeszcze pogadać z panem właśnie Hanuszem, to raczej będzie zły pomysł, bo już jest 22, tak więc na pewno nie zdążę. Chociaż w sumie tak do tych ratajów to ta laleczka nie było daleko. Bo gra nas przeniosła, bo chyba byliśmy wcześniej pod Tenberkiem, a tutaj jest laleczka. W laleczku kończyliśmy, bo ta animacja następnęła. No chociaż 23 to tak już na granicy. Wróg, jak to? Co? Kto mnie bije w ratajach? O chuj chodzi, halo. No chyba, że zabrak pochodni, ale... Co? To było bez sensu. Nie wiem, zobaczymy. Jak coś poddamy i z tego wygadamy raczej. Ewentualnie zastraszymy strażnika, cokolwiek z nim zrobimy. A, dobra, tak, o to chodziło, okej. Także... Pochodnie. Masz pochodnie. Ja tu się... Ciekawe, jestem poszukiwany w ratajach za kradzież. Czego? Nie mam bladego pojęcia. Ale dobra, póki co strażnicy się mną nie interesują. Także spoko. Mi to pasi. Jedziemy w stronę, gdzie mi pokazuje, że jest Hanusz, bo być może on jest jeszcze na nogach. A jeżeli tak, to się uda z nim zagadać, zajebiście, tylko... Muszę się poddać. Niestety. Ale się z tego wygadamy. Going round in the dark with no light. That's forbidden here. Is that clear? You should have thought twice about what you were doing. That will land you a fat fine. Look, I'll tell you the truth. Dobra, przeklikam to już tyle razy słyszałem, kurwa, że to serio za pochodnie, co mi się pochodnie skończyło? To już przecież przed chwilą ekwipowałem. Halo. To już mam pochodnie. Gro, jesteś upośledzona. Halo. Wytyfy. W ogóle, gdzieś mi przydymiło jakby ekran, co jest? Jeszcze gdzieś się oświetlenie spierdoliło. Świetnie. Ekran jest jakby na 50% jasności. Wytyfy. Tak jak z tego, co patrzę, to też tak jest chyba na podglądzie. A, bo to mi się monitory przykasiły? A to było bez sensu. Jeszcze gdzieś mi Hanusz w ogóle wybył. Hanusz, ale czemu ode mnie spierdalasz? Chodź tu, Hanuszek. Hanusz. Kurwa zjebana gro. Dlaczego on spierdala? No będę musiał za nim pobiegać trochę w takim razie.
Nie mogę z nim zagadać, serio. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Co ja ci takiego zrobiłem? Miałem pochodnie. Nie fair mnie strażnicy zaatakowali. Wy tyfy. Popierdoliło cię. No ja nie wiem, czy ja tak za nim biegnąc to cokolwiek osiągnę w sumie. Dobre pytanie. On się tu męczy cały. Dobra, no. Zrobię tak. Zrobię tak. Czy to go odświeży? Ploks. I oby nie poszedł spać, bo normalnie się zajebie. No nic, poczekajmy. Gra się na razie musi wczytać. Pomyśleć nad tym, co zrobić z Hanuszem. Okej. Okay. Chyba już... nie biega, tylko bardzo możliwe, że on już jest gdzieś w... O, dobra. Nie, to nie on. Fuck. Czy on jest tu? Raczej nie. Czyli wait, bo tak, to tam się wchodziło... Wchodziło się tutaj bardziej, na prawo. Znaczy, w sensie trochę do tyłu chyba. Dobrze pamiętam, kurwa, mecz. Czy ja już nie pamiętam zamku? Nie, dobrze pamiętam, tutaj. Tutaj było przejście, wejście. Nie wiem, czemu ja biegam na piechotę, ale już nie chcę mi się konia wołać, bo to dłużej zajmie niż mi się to bieganie. On już musi być u siebie w domu chyba. Tak, że go raczej nie zgarniemy przed... Szkoda. Bo był, kurwa, na dworze, to się musieli przyjebać do pochodu. No chyba, że... Dam radę z nim zagadać w jego pokoju? Nie. Dobra, to w takim razie... Co? A, dobra, okej, okay, tu nie mogę. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to poczekamy sobie w takim razie przed. Gdzieś tak do 9. Miejmy nadzieję, że Hanusz się w tym czasie gdzieś nie zechce przespacerować, bo kurde mać, no naprawdę, nie spotkam się z nim w tym odcinku, jak tak dalej pójdzie. Nie wiem, już z 5 minut chyba próbuję to zrobić, jak nie lepiej. Powalone, no ale okej. Okay. Czekamy chwilkę. Dłuższą bądź krótszą, nie wiem. Zobaczymy. Tu i tak, to jest kwestia chyba tylko rozmowy i tak naprawdę będziemy mogli stąd spadać. Ja zobaczę, czy jeszcze w ratajach nie mam jakichś zadań. Zapewne mam na pewno coś na te polowanie i mięso, ale do tego to bym raczej musiał trochę się od ratajów oddalić, ale być może zrobię te właśnie questy, które w ratajach mam na polowanie. W sensie zapoluję poza Harety zostali aresztowani. Huh. Wait. Czyli co, znalazł ich, czy nie? Nie mam bladego pojęcia, no ale dobra, pogadajmy z Hanuszem, już trudno, nie chcę mi się wczytywać gry. God be with you, lad. What can I do for you? It's all sorted out, sir. You've no need to worry about the vicar anymore. Excellent. Some good news at last. I've heard some pretty wild rumors from Ujits. So what happened there, exactly? Maybe this will surprise you, sir, but there really were heretics in Ujits. Are you telling me the vicar didn't come to stick his nose in my possessions? I don't know about that, but he definitely suspected there were heretics hereabouts, and he was right. Christ! A man doesn't expect that sort of thing in his own fiefdom. Did you catch them? No, they ran away. The vicar's investigation wasn't exactly low-key. Anyway, they've definitely fled beyond your estate. Well, that's at least something. And the vicar? He's probably hot on their heels. Well, I hope he doesn't come back. Anyway, Henry, thanks for dealing with that vicar. You pulled a thorn from my side. Here's a little token of my gratitude. Thank you, sir. God be with you. Uuu, jakiś mieczyk. Być może fajny. Zobaczmy. Miecz świętego Michała. Lepszy, zajebiście. Nowy miecz. To sobie nałożymy na konia. Żeby nie mieć zawalonego ich w punku. I schowajmy tą pochodnię. Znowu mnie będzie denerwować. Masakra. Mapy nie chcę. Chcę pochodnię schować. I wiecie co? Na koniec tego odcinka, bo nie wiem ile jeszcze mam grać, ale mamy, widzę, trochę punktów do rozdania, to ja bym sobie to zrobił na koniec, czyli troszeczkę się zastanawiam, posiedzimy tutaj. Mam już chyba wszystko, nie mam wszystkiego odblokowanego. Czytanie o 3, to raczej nie, już mi nie jest potrzebne. To bym sobie rzeczy odblokował, tylko nie wiem, na którym to poziomie się robi. Także chyba na razie sobie potrzebuję te punkty w głównym, bo czy coś mi tutaj w ogóle się... Męski odrum, nie wiem, może sami gdzieś tam by
Weszło. Włóczyki. To nie. Przedłuża czas, który możesz wytrzymać bez snu. Poziom twojej energii spada czterokrotnie wolniej. To w sumie jest spoko. To weźmiemy, bo to się może przydać. Nie będziemy musieli tak często spać. Ale wykształcony niezwiadowca... Mógłbym wziąć... I w sumie wezmę. Dobra, już wydajmy te punkty, żeby mi kropki tutaj się nie pokazywały. Siłę mamy na plus jeden. Grabasz raczej nie. Tarcz nie używam. To też raczej nie. Niezły zamach. Większe rany to też... No te większe rany. A, nie będą większe rany. W takim razie... tutaj nic nie mam, nic nie mam, nic nie mam. Dobra, walka, nie tak, tutaj obrona, możemy coś? Nie, nie możemy. Co ja tu mogę? A, w mieczu mogę się udoskonalić, zajebiście. Oj, już widzę, mam większość tych. Miecz krótki, kordela z szabla, ja mam w sumie miecz długi, czyli raczej to. Albo to, albo to. Raczej to, bo to jest lepsze. Trzeba by się też w końcu tego nauczyć w walce. To być może popracuję nad tym kiedy indziej. Na razie drobna kradzież. Co tu mamy? Po macku. W czasie ograbienia zwłok? Nie, to raczej nie. O, to ciekawe, kontrol tu może być fajne. Kieszeń celniku. To nie. Będąc pojmany i przeszukany, kilka ukradzionych rzeczy zostanie. Okej. Okay. To przyjaźniony sąsiad. O. Fajne. Zajebiste, bo ludzie tak nie będą na mnie donosić. Fajnie. Bo ja zakonna. Jeździć burzy. To nie. Puchy rumak. Rycerz. Raczej nie, jeździec. Poza walką koń nigdy cię nie zrzuci. Ciekawe, czy to się liczy do pierdolnięcia czymś w głową. To raczej nie, bo ja z koniem w ogóle nie walczę. Jeżeli koń jest zraniony, pobiegnie szybciej. A może nie będzie to. I łowy. O, tu coś, tu trzeba wybrać mądrze. Surowe jadło. O, to by było dobre. Ewentualnie poroże. Czy mam jakieś zadanie na poroże? Nie. Herszt. Nie. Sarnina. Wnętrzności. Zajęczyzna. Dobra, nie mam. Czyli w takim razie weźmiemy sobie solarza. Nie będzie się to psuło. I bardzo mi się to przyda, bo ja teraz zechcę się zająć, bo tak, z pobożnych zadań nie mam już nic, mamy zadanie główne i te pierdoły. Może zmierzyć się z... Aha. Mi niewiele w sumie mówi. Także to na razie odznaczymy. Herszta sobie ogarniemy jak najbardziej. Sarninę dla Aleksa. Dla Sazawskiego rzeźnika na razie nie, ale tutaj zajęczyznę na Talenberg. O, i to jest plan na kolejny odcinek, ale jak mówiłem, ja sobie popoluję w odcinku kolejnym. Nie wiem, ile teraz mamy szczerze czasu dokładnie tego odcinka, ale myślę, że coś w okolicach pół godziny raczej już jest, a jeżeli nie, no to jak mówię, mam zajob, także muszę zrobić ten odcinek trochę ewentualnie krótszy. Tak czy siak, mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.